naszym gościem, czy gościem Wszechnicy jest pan Tadeusz Wypych. Będziemy rozmawiać o prawie dotyczącym zwierząt. I pan Tadeusz Wypych jest osobą niezwykłą, bo jest szefem Fundacji Argos, a Fundacja Argos jest jedynym takim think tankiem w Polsce, które zajmuje się ochroną zwierząt. Pisze raporty, zbiera dane, ocenia prawo. A z drugiej strony mamy sytuację w Polsce taką, że mamy 30 lat niepodległości, 30 lat Rzeczypospolitej i co? No nie dorobiliśmy się prawa, które by rozwiązywało ten problem, jeśli mogę to tak ująć. Albo inaczej mówiąc, nie dorobiliśmy się jasnego prawa, które by zwierzęta chroniło, tak? Czy powodowało, żeby były one objęte, mówimy o zwierzętach bezdomnych, ale i gospodarskich, żeby one były chronione przed cierpieniem. Jak rozumiem, tak? Dobrze mówię, tak. Tadeuszu? I kto to jest pan Tadeusz Wypych? No, proszę Państwa, ja ze względu na to, że Tadeusza Wypycha znam już bardzo dawno, twierdzę, że on był jednym z ludzi, bez których nie moglibyśmy mieć tych 30 lat niepodległości, bo Tadeusz Wypych poświęcał swój czas i zdrowie na to, żeby wspierać w podziemiu tych ludzi, którzy chcieli tej zmiany, która nastąpiła po 1989 roku. Zapłacił za to dużo. No a po roku 90 czy 89 tak się stało, jak sam mówi, że zajął się właśnie między innymi ochroną zwierząt i stworzył Fundację Argos. I jak twierdzi, no zajął się tym, bo nikt inny się tym nie zajmuje. Coś mam dodać? No wszyscy się zajmują właśnie, ale dużo, tylko w inny sposób. Ale wiedza, jaką zgromadziła think tank, i ja nawet rozmawiałem z paroma organizacjami, które zajmują się think tankami, zawsze wszyscy mówią, że to jest jedyny tak dobrze funkcjonujący think tank, którym się skupia ogromna wiedza. Piotrze, ale tak. To są przesadne słowa. Dobrze, ja wiem, ale to nie jest think tank, z drugiej strony jest parę osób, ja wiem, ale z drugiej strony jest tak, że nikt pana nie lubi. Czy jeśli pozwolisz, to będę mówił na ty, tak jesteśmy. Tadeuszu, nikt cię nie lubi, no bo to, co robisz, nie jest na rękę ani samorządom, no bo wykazujesz, że one wydają pieniądze w zasadzie nie wiadomo na co, albo źle. Nie lubią cię lekarze weterynarii, bo pokazujesz ich trochę bezradność wobec tego, co się dzieje. Urzędowych lekarzy. Tak. Urzędowi lekarze. Urzędowi lekarze weterynarii. Mówię o urzędowych, czyli inspekcji weterynaryjnej. No, nie lubią ci właściciele schronisk oczywiście, no bo publikujesz dane, które, że tak powiem, pokazują ich często przestępczą nawet działalność. Tak? Nie lubią ci duże organizacje zwierzęce, czy część z nich, no bo pokazujesz często, że oni też, że tak powiem, ich działania nie są takie, które by sprzyjały rozwiązaniu tego problemu, takie odnoszę wrażenie. Nie wiem, czy słusznie. Nie, to nie jest tak. No. To nie jest tak. Oczywiście ja zajmuję się tutaj głównie problemem bezdomnych zwierząt, bo to jest taka wyjątkowa patologia. Ty mówisz, że przez 30 lat z tym się nie uporano. Uporano się w ten sposób, że dopiero stworzono ten problem de facto, bo został sztucznie wygenerowany, bo Polska, jakby tak się spojrzeć statystycznie, jest wyjątkowym krajem, gdzie ten problem istnieje w takiej skali. Dlaczego? No bo został komuś, to się opłaca, żeby ten problem był. No, i najlepszym przykładem, znaczy to już zostało jakby... Ta historia się ciągnie od prawda, czasów jeszcze komunistycznych, od ustawy o ochronie zwierząt w 1997, ale ciągle to są lobby, które dbają o to, żeby ten problem istniał, no bo na nim zarabiają. Także nawet ta ostatnia duża nowelizacja
ustawy o ochronie zwierząt w tym zakresie z 2011 roku, no to jeszcze bardziej właśnie ten problem wzmogła. Więc tutaj to są działania, to nie jest tak, że jest jakieś zjawisko natury, które no dotyka w zasadzie wszystkich, a my w Polsce no wyjątkowo ciężko dajemy sobie z tym radę, bo, bo w ogóle, prawda? Bo jakaś biurokracja, bo jakieś zaszłości, bo jakieś coś. Na odwrót, to zostało wymyślone, żeby tak to funkcjonowało, czyli, bo z tego jest kasa. Czyli żeby uporządkować dla osób, które nie są tak bardzo dobrze zorientowane w temacie. Czyli problem bezdomnych zwierząt jest to problem, na którym się w Polsce zarabia całkiem nieźle, tak? No tak. Oczywiście. Spróbujmy tak nazwać albo przejść do takiej sytuacji, jaka się ostatnio wydarzyła o schronisku w Radysach. Tak? W takim dużym schronisku, który ma kilka tysięcy zwierząt. Tak? Jak ono pokazuje, ta akcja, jaka się tam wydarzyła, tak? Akcja w końcu prokuratora, co ona nam pokazała? No, jakie są słabe punkty tego? Pokazała bezradność państwa. No, że do tego dopuszczono, że takich schronisk, molochów, które to już jest taka zaawansowana działalność, bo to jest takie, nazywam to przemysłowym chowem bezdomnych zwierząt. Na wielką skalę, to żeby takich nie jest dużo, bo to trzeba mieć duże kapitały, żeby takie coś uruchomić, prawda? No, wystawić tam tych betonowych boksów po horyzont. Ale takich schronisk jest trochę w Polsce i to nie tylko w Radysach, są Wojtyszki, jest schronisko w Mońkach, jest parę innych takich inicjatyw. To jest już bardzo, bardzo zaawansowane formy. No oczywiście to było wszystko zgodnie z prawem, formalnie, zgodnie z nadzorem. Trudno powiedzieć, zgodnie z prawem. W każdym razie wszystkie instytucje nie dopatrzyły się, jak to się rozwijało w ogóle ten sposób działania. Wszystkie instytucje kontrolne, łącznie z NIK-iem, tolerują, nie widzą tutaj żadnego, nie traktują to jako normalne, no a później się, prawda, oczywiście ludzie, którzy się interesują, wiedzą, że jest to po prostu piekło, to jest straszna rzecz, ale są... Na czym polega to? Rozumiem, piekło dla zwierząt, tak? Piekło dla zwierząt, bo to biznes polega na tym, że się bierze pieniądze, wyłapuje się psy za duże pieniądze za rzekomą opiekę nad zwierzętami, to jest uzasadnienie. Tak. No bo dawniej to bezdomne zwierzęta uśmiercano, no ale to był koszt zastrzyku. Lekarz, tak. Zastrzyk, utylizacja, no to ile tak. To kosztuje? 20 zł, 50 zł, niech kosztuje 100 zł, prawda? Natomiast w tej chwili pozbycie się bezdomnego psa przez gminy kosztuje średnio w Polsce około 3000. Prawda? Więc problem jest tylko w tym, żeby no jak już się weźmie tego psa, no żeby się go pozbyć w legalny sposób. I tutaj jest przeszkoda, no bo nie wolno uśmiercać tak zwierząt domowych. Tak jak przedtem było, przed 97 rokiem, że oficjalnie się uśmiercało, a inspekcja weterynaryjna tylko pilnowała, żeby to był w sposób humanitarny, żeby to był lekarz, no, żeby była utylizacja, no, żeby był w ogóle porządek. Ustawa zakazała uśmiercania zwierząt z powodów bezdomności, natomiast nie powiedziała, jak się nimi opiekować, co w takim razie z nimi robić. Jak to nie powiedziała? No przecież jest zapis, tak, że zwierzę ma być wyłapane i odstawione do schroniska. No. No a co ma się tam dziać? No nie, no mamy... Znaczy nie ma takiego przepisu, z którego by wynikało, że schronisko ma się zwierzętami opiekować. Nigdzie nie ma. Jak to? No nie ma takiego. To nie ma takiego, że zwierzę w schronisku ma dostać wodę, jedzenie. To jest, bo to wciśnięto w normy ochrony przed wścieklizną, w normy weterynaryjne. Bez sensu. No. Ale takie rozporządzenie jest, ale to nie ma nawet, one, nawet te przepisy, które są weterynaryjne, nie mają znaczenia, bo one mogą być egzekwowane tylko w zakresie, w jakim stwarzają
zagrożenie wścieklizną, a to czy pies się jest głodny czy niegłodny, czy ma wodę czy nie ma, to nie ma to żadnego znaczenia dla zagrożenia wścieklizny, bo generalnie w schroniskach nie ma wścieklizny. To jest wszystko abstrakcja, to jest biurokratyczna abstrakcja, pozorowanie, że istnieje jakiś rządowy, administracyjny nadzór nad tym wszystkim. Nie ma. Nie ma. Czyli jedne są pies, zamyka się brama za schroniskiem i nie wiadomo. I nie wiadomo co. W związku z tym, gdyby ktoś legalnie te psy po prostu tam sobie mordował, czy usypiał humanitarnie, czy dowolnie, no to jednak by, prawda, ryzykował przestępstwo i ten. No, tak. Więc trzeba znaleźć sposoby, żeby się ich pozbyć. Mhm. Nie podkładając się pod oskarżenie, że się robi przestępstwo. No i większość tych schronisk, no to są właśnie takie różne pomysły na pozbywanie się, tak, się zwierząt. Najbardziej takim rozsądnym, bezpiecznym, ekonomicznym, to jest je zamknąć gdzieś i zaniechać opieki. W końcu się pozagryzają albo zdechną z głodu. I takie schroniska są też. Drugim sposobem, no to jest po prostu rozdać je komuś, mhm, prawda? No i tutaj znowu, rozdać to można faktycznie, można na papierze, można rozdać na słupy, można rozdać tego, bo to nie jest uregulowane prawem, nie ma w tych przepisach takiej możliwości, żeby uregulować tak zwane adopcje. Adopcja to jest rzecz pozaprawna, całkowicie, nie ma żadnego... To jest po prostu rodzaj... A teraz się mówi, że to jest jakaś umowa o darowiznie, który... Nie, znaczy... Adopcja, jeśli znaczy, nie ma sposobu, żeby w ramach tych przepisów, które są, żebym ja się stał pełnoprawnym właścicielem psa, którego przyjąłem ze schroniska. No bo schronisko nie jest właścicielem. Gmina, która posyła do schroniska, nie jest właścicielem. Nie, to poruszamy. Bo to jest. Ale zauważ, że w ustawie nie ma o adopcji nic. Nawet, oczywiście. Nie nawet ma. Jak modyfikowano tą ustawę i tam były projekty, żeby tych nowych uchwał, że tam ma być tak szczegółowo, niby tak, prawda, żeby to było określone, no to jest enigmatyczne stwierdzenie, że gmina bądź schronisko mają poszukiwać nowych właścicieli dla zwierząt. No i co? No to poszukiwać, no to nie znaczy oddać psa, prawda? Jakich właścicieli, skoro nikt nie może być właścicielem, dopóki pies jest bezdomny. No więc to jest wszystko bzdura, to jest wszystko gra słów, która ma mącić w głowie. Ludzie wierzą w swojej masie, że jak adoptowali psa, to są jego właścicielem. Jeśli dostateczna grupa ludzi, dostatecznie duża, w to wierzy, to się staje faktem. Tak. I nawet sąd przyzna, no wziął w dobrej wierze, dostał, prawda, ma, opiekuje, no to więc sprawiedliwym jest, że ma, tak? To jest sprawiedliwe i dobre dla zwierzęcia, że nie jest w schronisku, tak? Ale jeśli na przykład z drugiej strony powiatowy lekarz kontroluje schronisko i się pyta, na jaki był rozchód psów. On mówi, no a te brakujące 100 psów, to ja sobie je adoptowałem sam. I wpisał, bierze adopcja. Tak. Już. I spróbuj to zakwestionować. Adopcja, no to znaczy, że to on jest, ten pies jest moją własnością, a gdzie ja go mam i co ja z nim zrobiłem, to jest moja sprawa prywatna. Masz dowody, że ja je zamordowałem, no to je znajdź i pokaż, co możesz na policję pójść, ale w ramach nadzoru administracyjnego ty nic mi nie możesz zrobić. Właściciel adoptował 100 psów. I są takie przypadki? No są dokumenty na to, no ja je publikuję nawet. Może no, na przykład Siemiński przejął w ten sposób 300 psów od gminy Sieradz. No. Adoptował je sam. Koniec. Jak wymieniamy nazwisko, to ja rozumiem, że trzeba powiedzieć jeszcze instytucję. Schronisko w Wojtyszkach. To jest, znaczy ja tak rzucam nazwiskiem, bo ono jest w tych przynajmniej kręgach powszechnie. I ono w raportach, tak, rozumiem. Tak. Więc tak to działa i problemem jest jakość prawa. Nie chodzi o to, że... Znaczy większość ludzi działa przede wszystkim oczywiście z oczywistych motywów emocjonalnych, empatii, tak? No nikt nie znosi, prawda, świadomości, że tutaj się dzieją takie rzeczy. A to dalece nie wystarcza, bo jeśli
jeśli trzeba by to regulować, no to trzeba jakichś regulacji prawnych, a one są z kolei oparte na zupełnie na czym innym, na logice prawniczej i na możliwych konsekwencjach takich czy innych przepisów. No to... I tym się nikt nie interesuje, bo każdy to kupuje tak, jak jest. No ja rozumiem, że sytuacja jest taka, wszystkim rzeczy jakoś odpowiada, części nie odpowiada, organizujemy masę spotkań, dyskusje się toczą, okrągłe stoły, nic z tego nie wynika. Ale jest dalej mowa to jest wszystko dalej w sosie psychologicznym. Ja chciałbym ulżyć zwierzętom, ja mam dobrą wolę, zróbmy coś. Jak przychodzi do konkretyzowania tego, co, no to się okazuje, że tak naprawdę zrobić się nic nie da, bo nie ma na to środków prawnych. Dobrze. Bo jest lobby, które tak to sprawo już ustawiło, że tutaj po prostu nikt za to nie odpowiada. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że najważniejszy czy bardzo ważny człowiek w państwie dzwoni do Tadeusza Wypycha i mówi: panie Tadeuszu, ja bym chciał w końcu tą sprawę rozwiązać. Niech mi pan do mnie przyjdzie, niech mi pan powie, czego ja mam... Ja nie jestem od tego, żeby przychodzić do kogoś i mówić... Nie, ja rozumiem, ale... Chodzi... On przeczyta to prawo, tak. Przeanalizuje je pod względem logiki, tak. I niech zapozna się z podstawowymi faktami, ale nie medialnymi, tylko statystycznymi dokumentami. Urzędowymi, gdzie każdy ma podpis jakiegoś urzędnika i to są domniemanie prawdy, że to są jakieś fakty. No. I niech sobie to porówna sam, jak to prawo skonstruowane, jak to działa, jakie są skutki, to może zrobić każdy. No ale to powiedzmy trochę o tym, tak? No ale to byłoby... Które... Znaczy, dla mnie sprawy się koncentrują na jakości prawa. Tak. A żeby odsłonić tą jakość, czyli pokazać, jak to prawo w praktyce działa, jakie są skutki, że się użyło takiego słowa w tej ustawie, a innego w innej, to można tylko śledząc praktykę. Więc trzeba mieć przede wszystkim dane statystyczne o tym, jaki jest los tych zwierząt, w drodze jakich umów one tam trafiają, za jakie pieniądze, do jakich podmiotów, jakie są te procedury, jak działa nadzór. No a żeby to wyjaśnić sobie do końca, to trzeba wszczynać postępowania. No i myśmy w ostatnich latach przeprowadzili dziesiątki postępowań administracyjnych, karnych i cywilnych. Nie po to, żeby kogoś wsadzić do więzienia, tak. Bo to w ogóle tylko żeby ustalić, jak właściwie to prawo trzeba interpretować. No to mogą ustalić tylko sądy, prawda? Tak. No na przykład jest, podam przykład, jest taki przepis w ustawie śmieciowej, tej regulującej pracy schronisk, że na schronisko przedsiębiorstwo potrzebuje mieć zezwolenie, gdzie się określa obszar działalności tego schroniska. I z całej logiki ustawy, bo tam tutaj pojawia się wielokrotnie pojęcie obszaru działania usług komunalnych i tak dalej, wynika jednoznacznie z całej tej ustawy, wedle elementarnej logiki, że schronisko może przyjmować tylko zwierzęta ze swojej gminy. Wójt daje zezwolenie komuś, żeby prowadził lokalne schronisko, nadzoruje go w związku z tym i on w tej gminie te psy łapie i te psy są dalej w tej gminie. I ten wójt ma, je może przez okno wyjrzeć i je ma. Widzieć. Rozumiem, no ale przecież... A wszystkie sądy umówiły się ostatecznie, że to nieprawda, że można sobie łapać z całej Polski i wozić na drugi koniec Polski do anonimowych schronisk, gdzie w ogóle nikt tego nie sprawdzi. Zerwana zostaje ta więź lokalnej opieki całkowicie w imię biznesu. I żeby ustalić, czy rzeczywiście nie dałoby się wyegzekwować tego zapisu ustawy, tej logiki, która jest w samej ustawie, no to wszczęliśmy tam kilkanaście postępowań. Pierwsze to było takie, że właśnie, zresztą to się tyczyło schroniska Wojtyszka, który właśnie pierwszy w taki sposób masowy, setka gmin w całej Polski, w jeden ogromny kombinat, pokazać, że to jest niezgodne z prawem, tworzenie takich kombinatów.
Sprawa doszła w końcu do NSA i NSA nam przyznał rację, że oczywiście, że tak. Taka jest logika, taka jest tak. tego i to jest niekorzystne. Myśmy się bardzo ucieszyli, ale dalece przedwcześnie. Bo NSA cofnęło sprawy oczywiście do powtórnego rozpatrzenia, no a postępowanie administracyjne jest takie, że właściwie wyrok nie uprawomacnia się nigdy, bo może bez końca, prawda, iść do sądu niższego rzędu, a tutaj w postępowaniu administracyjnym to jest wójt, SKO, wojewódzki sąd i naczelny sąd. To jest 4 etapy po schodkach i to wraca i idzie znowu i wraca i czyli idzie rozumiem, znowu. I po tylu latach, bo to już było jakieś 5 lat temu, to przez te 5 lat te sprawy się dalej toczą oczywiście. Niemożliwe. Ale już dopracowano się orzecznictwa w większości sądów, że jednak wolno było Siemińskiemu te psy gromadzić w jednym miejscu. Czyli to, co w pierwszym odruchu zdrowego rozsądku Naczelny Sąd Administracyjny przyznał nam rację, to później zostało pracowicie odkręcone. No i teraz już orzecznictwo jest takie, że w ogóle nie ma co z tym startować, z takim zarzutem, że tutaj łamią prawo właśnie. Czyli rozumiem, że a to wróciło do NSA, czy to jest orzecznictwo na poziomie tych wojewódzkich sądów? No to na wojewódzkich, później SKO wraca do wójta, tak. Wójt ma wydać decyzję inną, uchylającą, on się broni, skarży i znowu idzie pod górkę, znowu tak. orzeczenie i znowu na dół i znowu. No to jest tak bez końca. Czyli rozumiem, że to ta praktyka, że można przyjmować z całej Polski. Została ugruntowana orzecznictwem sądów administracyjnych na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Już takich orzeczeń jest w tej chwili więcej. Zostało to ugruntowane tym orzecznictwem wbrew elementarnej logice ustawy. No i co zrobisz? Muszę powiedzieć, że mnie to zaskakuje, ale. Nie, ale, no bo. Ale dla mnie jest logika, że można pozwolić, znaczy, że wójt pozwala, żeby pies jego gminy jechał 400 kilometrów. Dla mnie to jest w tym sensie. Ale bo ty nie bierzesz pod uwagę tego. Czyli tutaj nie chodzi o to, bo wrócę do tego, że powiedziałeś, że mam takich wrogów wszystkich. To nieprawda. Ja mam kontakty i rozmawiam przyjaźnie i sensownie i z powiatowymi lekarzami weterynarii, i z wójtami, i z kierownikami schronisk. Jest trochę przyzwoitych schronisk, na szczęście też. Więc to nie jest tak. Ci wszyscy ludzie, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, wrażliwość, interesy w danej sprawie, to wszyscy oni na trzeźwo wiedzą, że to nie ma sensu. Że to nie ma sensu. I to nie ma tak, że prawda, są miłośnicy zwierząt, którzy walczą z jakąś prawda, armią prawda, zwyrodnialców brutalnych, którzy chcą te zwierzęta tylko mordować. Na odwrót, wielu ludzi widzi bezsens tego wszystkiego, niezależnie od urzędników, sędziów, miłośników zwierząt. Nawet z hyclami rozmawiam, bo oni często do mnie dzwonią, bo baza danych o transakcjach gmin ze schroniskami jest im bardzo pomocna, bo nie mogą śledzić konkurencję, mają informacje tak. o rynku. Więc często dzwonią i sobie rozmawiamy miło, oni czasem kablują na swoich konkurentów, czasem nie. No, także to nie jest tak, że ja się czuję zagrożony w środowisku wrogim, prawda. No. Po prostu tylko jest... ogólna bezradność. No więc, słuchaj, która tak? towarzyszy wszystkim. No, jedyną ucieczką od tej bezradności jest nakręcanie sobie emocji, robienie akcji, zbiórek, prawda, ratowania, podniecania się, no to uratujmy to, uratujmy tamto. Tak, wywieźmy z tego schroniska, zabierzmy. Które oczywiście wolno i trzeba, każdy ma prawo ratować wszystko, tylko że to nic nie zmieni. Nic nie zmieni. A co zmieni w takim razie? No niestety, żeby zmienić, trzeba by zrobić rewizję całego prawa i uzgodnić to prawo. I to nawet wiadomo jak. I to nie ja wymyśliłem jak, tylko to jest zapisane w samej tego. Problem od innej strony się patrząc, problem polega na tym, że w tych przepisach, które są, one
Wydaje się wszystkim, kto je czyta, że one nakazują gminie się opiekować bezdomnymi zwierzętami. Nieprawda. Jak je analizować i na tyle statystyk i umów, które robią gminy i postępowań w tych sprawach, a przede wszystkim innych ustaw, spojrzeć na te przepisy, to one działają tak. Tam jest mowa o wyłapywaniu. Mhm. Mają wyłapywać, a w definicji wyłapywania jest również umieścić w schronisku. Czyli wyłapywanie to zawiera w sobie umieszczenie w schronisku i już. A tam, gdzie mowa, że opiekować się nad bezdomnymi zwierzętami, to nie ma z tym wyłapywaniem związku. Te zostały wyłapywane i odstawione do schronisk. Cześć. Oj, cześć. A opiekować się możemy koty karmić bezdomne, możemy ofiary wypadków leczyć, możemy... Zresztą jak wójt chce, to będzie się tamtymi opiekował też, ale to nie jest do wyegzekwowania. To nie jest norma, którą można wyegzekwować, że on ma się nimi opiekować. On ma wyłapać. Mhm. I koniec. I tutaj się... Czyli jedyną drogą wyegzekwowania w samorządzie jest to, że obywatele, a nie jest tak, że jak obywatele powiedzą, nasi radni kochani, musicie wpisać do jakiegoś prawa lokalnego, że ma się opiekować. Że ma się opiekować. Ale jak się wójt może opiekować? Wójt z gminy, powiedzmy, w powiecie kłodzkim, jak on się ma opiekować zwierzętami w Białogardzie? Nie, to jest inny problem. No, nie wiem, kamery zainstalować. Nie wiem. To jest bzdura. To jest bzdura oczywiście. Tak. Ale mówmy o taka możliwość zapisu w każdym razie, że w prawie lokalnym, czyli mówię tu o tym. Nie, tu nie jest kwestia nowych przepisów, tak, wymyślania coś. Tu jest kwestia konstrukcji tych przepisów, które są. Ta pojęcie wyłapywania, które brzmi jak taka określenie czynności technicznej, to jest de facto instytucja prawa, bo ona zawiera wyłapywanie, umieszczenie w schronisku i po prostu ona powoduje, że zadanie gminy po wyłapaniu się kończy i już nikogo, nikt, nic to nie interesuje. Gmina nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Zapłaciła, psy znikły, więc de facto jest to instytucja odpłatnego usuwania bezdomnych zwierząt. A co ma się z nimi dziać dalej, to sobie tam dopta, co chce. Tymczasem prawo cywilne mówi o, że przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się również do zwierząt w odpowiedni sposób, oczywiście tak, inny. I ten przepis prawa cywilnego jest łamany, nie został nigdy zrealizowany, bo zamiast znajdowania psów, podstawiono ich wyłapywanie. To jest gra słów, bo jeśli pies się, bo to nie jest czynność faktyczna, bo co, jeśli bezdomny pies nie ucieka przede mną, tylko na odwrót, łasi się, tak, to ja już go nie mogę wyłapywać, bo on nie ucieka, tak? Tak. Więc tutaj nie chodzi o określenie czynności. Ja nawet się spotkałem z określeniem w urzędowych dokumentach, że wyłapywał ślepe mioty. One tak uciekały szybko, że gonił tam jakąś pętlą czy siatką, żeby je połapać. No bzdura, tak. Za słowem, które udaje taką potrzebę, że tutaj, prawda, jest jakiś nawał tych psów, mnóstwo i trzeba ich po prostu łapać okresowo, prawda, co raz jakiś czas, czyli że jest to żywioł. Żywioł natury zalewają nas bezdomne psy, musimy je przynajmniej częściowo wyłapywać i gdzieś tam usuwać. Mhm. To jest wszystko fikcja, to jest bzdura. Czegoś takiego nie ma. Realnie są psy z różnych powodów porzucone, co jest przestępstwem, jest to sprawa dla prawa karnego, dla policji. A z drugiej strony zagubione generalnie. Tak. My nie wiemy dlaczego. Tak samo jeśli ja znajduję na ulicy portfel, tak, to ja nie wiem, czy ktoś go wyjął i wyrzucił. Czy wyrzucił, czy się potknął, czy mu wypadł i kto to jest. Dla mnie sprawa jest regulowana prawem od momentu, kiedy jest rzecz cenna i leży.
Ja mam obowiązek ją wziąć, zanieść do Biura Rzeczy Znalezionych, ona jest ewidencjonowana, ja jestem spisywany, są skomplikowane procedury. No ja próbowałem zadzwonić do Biura Rzeczy Znalezionych, żeby po prostu zgodnie z tym przepisem, no znalazłem psa. Ja go nie wyłapałem, ja go znalazłem. Tak. Łaził po wsi, chudy i ten. Znalazłem psa, ja domniemuję, że jest czyjś, że jest to, dla mnie jest to nie jest to odpad, żywioł, tylko jest to cenne mienie. Dla mnie osobiście ma jakąś wartość, więc ja uważam, że dla innych też. Więc i chcę, no to w Biurze Rzeczy Znalezionych, one są w starostwach powiatowych, no to się uśmiali tylko, no bo jest nieformalny, nieuzasadniony żadnym prawem, a nawet sprzeczny z prawem cywilnym, taka praktyka, że po prostu zwierząt się nie interesujemy się, bo zapewnianie im opieki jest zadaniem gmin. To jest tak utkane przez odsyłania do ustaw między sobą, do niedorzecznych przepisów jednej, do prawda, kolejnej, ale gdzie tam to samo pojęcie funkcjonuje w innym sensie, do przepisów jeszcze innych, nie do rozgmatwania. No mi, żebym ja tak sobie zbudował obraz tych przepisów, jak to działa, to mi to zajęło parę lat. No, parę lat, jak to wszystko działa, na faktach, na postępowania rozgryźć. Gdzie jest ten tok myślenia? Po prostu trzeba zrealizować przepis prawa cywilnego, niekwestionowany od lat, on był, że uznać, że bezdomne zwierzęta to nie są odpady, to nie jest żywioł, to nie jest jak śnieg, prawda? Też są w ustawie, zgodnie z ustawą śmieciową, w ramach gospodarki komunalnej się uprząta śnieg, powiedzmy, z ulic. No i czy ktoś spyta, a co się stało z tym śniegiem? No nie. Czy ktoś go adoptował? No bzdurne pytanie. No usunęliśmy, bo trzeba było usunąć. I to samo stosuje się obecnie do bezdomnych zwierząt. Urzędnicy w gminach się pytają, no zaraz, no ja zapłaciłem, żeby wzięli, a tutaj jakiś... To jest tak, jak ja bym się pytał o zeszłoroczny śnieg. No on usunął, on poniósł koszty usuwania tych psów. A że coraz większe koszty, no to jest to już no trudno, no to nie jest jego budżet, tylko gminy. Wow. No to... Więc trzeba... Ja zaczynam dostrzegać, że to po prostu jest ta konstrukcja tego przenikających się różnych ustaw, że ta ustawa dedykowana temu problemowi ochronie zwierząt, jest tak opleciona. Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku ma artykuł pierwszy, który wszyscy znają, że zwierzę nie jest rzeczą, wymaga ochrony, poszanowania, opieki i że prawda, i on jest ładnie napisany jako pierwszy, ogólnikowy, a wszystkie pozostałe przepisy ustawy o ochronie zwierząt służą temu, żeby to odkręcić. Tak w praktyce. Taka jest ta ustawa. I po prostu to jest tylko ustawa pozorów i tworzenia nieporozumień, żeby ludziom zamącić w głowach. Jak ja słyszę hasła miłośników zwierząt, które nawet na tam malowane, na transparentach, zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę nie jest rzeczą. No to co? No to widzę powiedzmy jakiegoś hycla czy wójta, który mówi, no oczywiście, że nie jest, jest odpadem. No bo rzecz w prawie cywilnym to jest zasady, ma jakąś wartość majątkową. Tak. Papierek od cukierka czy PET na ulicy to nie jest rzecz w sensie prawa cywilnego, bo no nie, tak, nie ma wartości. Więc dla nich też zwierzę nie jest rzeczą. I pod tym hasłem się zgodzą. Nie jest rzeczą, to jest odpad. Dlatego, no, tak jak czy ktoś się pyta, co się dzieje, jak beczka przyjedzie i wybierze szambo. No to gdzie on to wiezie? Co to jest? Powinien zawieźć do oczyszczalni ścieków. No ale czy ktoś to śledzi, docieka, przejmuje się? No a w przypadku psów się przejmują. No tacy dziwni ludzie. No. Także to jest po prostu odkręcenie sobie wszystkich tych nieporozumień w sposób systematyczny. No to od razu ujawnia, co tu można zrobić. Bo tu tutaj nie chodzi, żeby się tymi
wymyślać nowe rzeczy, po prostu zrobić to po prostu racjonalnie, zgodnie z prawem, bo... To znaczy co, wyjąć tego psa z tych wszystkich ustaw, odpady i tak stworzyć dla niego... Uchylić wszystkie przepisy, gdzie jest mowa o bezdomnych zwierzętach, wszystkie, i zastosować reguły prawa cywilnego, że to są rzeczy znalezione. Już samo prawo podpowie, co nazwisko znalezione, no to wójt powiedzmy, czy albo się będzie tylko... się znajdzie nowe, trzeba go stawić pod dach, żeby tak, nie widzewiało. A ponieważ odpowiednio do rzeczy znalezione, a nie dokładnie tak, jak tam magazynują je, położy gdzieś na półce i czeka tam parasol czy rower 2 lata, nim się ktoś, prawda, zgłosi, a jak się nie zgłosił, no to licytacja, a jak nikt nie kupił na licytacji, no to na złom protokół zniszczenia, tak. Ewidencja się musi zgadzać. No oczywiście nieodebranych zwierząt nie będziemy niszczyć i to jest ta różnica, ale postępować rozsądnie i to jest tajemna wiedza, jak rozsądnie postępować. Podanki umówienia się, że są to rzeczy znalezione, które władza publiczna przechowuje, traktując je odpowiednio i analogicznie stara się o nowych, prawda, żeby to zwierzę znalazło dom. I tak jak ja mogę na przykład kupić w biurze ochrony, w biurze rzeczy znalezionych na licytacji stary parasol albo rower, tak, mogę pójść i za grosze kupić. Ogłaszają takie licytacje. I ja wtedy się legalnie staję jego właścicielem. Ja mam na to kwit. Skąd ja ten parasol mam? I ustawa przewiduje tą procedurę, żeby rzecz zagubiona zyskała nowego właściciela, tak? Jest to zgodne z prawem. Są szczególne przepisy kodeksu cywilnego o rzeczach znalezionych. Więc tutaj analogicznie zastosować. Analogicznie. Może nie licytacje tych psów, może po prostu domy tymczasowe, niech się najpierw opiekuje tym psem przez dwa lata, tak? Bo tak. To ten okres, kiedy ewentualny poprzedni właściciel traci już wtedy te swoje roszczenia. Jak go dalej ma, no to się staje formalnie właścicielem i po 2 latach dostaje od gminy kwitek. Od dzisiaj pana pies jest już formalnie pana własnością, tak? Tak. A tak to pan go tylko za friko trzymał, żeby gmina nie płaciła, a żeby pan miał psa i żeby pies miał dobrze, uparł. To jest wszystko proste i to nie potrzeba dyskusji prawników, A nawet niechby płaciła temu człowiekowi jakieś grosze, to nie, lepiej, żeby mu płaciła jemu, niż temu, oczywiście, bo pieniądze zostają na miejscu i... Gdybyśmy podważyli fundamenty tego prawa, zrozumieli, że to jest wszystko jeden wielki pic, to i kierowali się wskazówkami i prawa cywilnego, i konstytucji, i różnych innych zasad, wedle których się tworzy prawo, to by stworzyć takie prawo byłoby bardzo łatwo. I myślę, że to nie byłoby żadnych tutaj wielkich dyskusji, bo tu nie chodzi o to, żeby podnieść poziom ochrony zwierząt, żeby na przykład dodać nowe obostrzenia, albo nowe kary, albo nowe zakazy. Nie, tutaj chodzi o to, żeby zatkać dziurę, zatkać po prostu, zlikwidować patologię. I tutaj całe społeczeństwo będzie za. I to się będzie dodatkowo całemu społeczeństwu opłacało i finansowo. Tylko no, jednej grupie się nie będzie to opłacało. Administracji rządowej. Bo w tej chwili administracja rządowa siedzi sobie i się po prostu patrzy, tylko obserwuje i się cieszy, że się nie musi tym zajmować. Bo to jest sprawa między gminą, schroniskiem. Schroniskiem, organizacją, media, szum wielki, darcie, prawda? A administracja rządowa nic do tego nie ma. I nie musi nic interweniować. I jak ktokolwiek pisze skargi do jakiegokolwiek organu, to będzie, to problem gmin, to proszę sobie tam do wójta proszę z tym iść. Które są samorządne, niezależne, zawierają takie umowy, jakie chcą, prawda? Tak. I co administracja rządowa może? Znaczy, musiałby powstać jakiś nadzór. Znaczy, pierwsza rzecz, administracja rządowa państwo musiałoby wreszcie dojść do wniosku, że
humanitarna ochrona zwierząt, że powinien być taki dział administracji, bo nie ma. Mhm. Ochrona zwierząt jest rozumiana tak jak w prawie weterynaryjnym. Ochrona jakości mięsa, ochrona przed wścieklizną. I nie ma organu centralnego, który by za to odpowiadał. Jeśli ja robię statystyki i publikuję wszystkie transakcje psów wszystkich gmin latami, żeby to było jawne dla ludzi, to powinna to robić administracja rządowa. W BIP-ie to umieszczę, bo gminy same tego nie zrobią, schroniska same tego nie zrobią. Jakiś nadzór, przejrzystość tego musi być. Elementarna wiedza, z kim żeś wójcie zawarł umowę, co zrobiłeś i porównać to ze skutkami, czy te psy tam jeszcze żyją, czy nie i co się stało. Nikt tego nie robi, bo nie ma nadzoru w ogóle, z zasady, bo nie ma kim się zająć. Inspekcja ma swoje. No właśnie, no to. Gminy są samorządne i nadzoru nie ma. Jaka w takim razie w tym wszystkim jest rola inspekcji weterynaryjnej? Bo przecież. W tej branży, w problemie bezdomnych zwierząt, funkcją inspekcji weterynaryjnej jest pozorowanie, że istnieje jakakolwiek władza państwowa, która to nadzoruje. Ale tylko pozorowanie. Bo oni nie mają narzędzi prawnych. Ja znam wielu powiatowych lekarzy, weterynarii, którzy by chcieli i mogli. Są to bardzo szlachetni, rozsądni ludzie. Tylko, że on nie ma prawa. No jakieś prawo ma, no może pojechać i... Nie, nie może nic zrobić. No to co on kontroluje w takim... Bo te przepisy tworzą fikcję, a on jest tam tylko musi zgodnie z tą fikcją. I cokolwiek on byłby rzeczywiście postanowił sensownego, będzie zaskarżony i uchylony. No bo to nie jest jego kompetencja, tak? No przecież jak on ma nadzorować tak zwany dobrostan zwierząt, skoro nie ma żadnych norm. Ludzie ciągle mówią o kontroli, żeby kontrolę zwiększyć, ale każdy, kto trochę wie, jak działa administracja, to wie, że muszą być normy kontroli, żeby mogła być kontrola. Musi być uprawniony organ. Są te wytyczne 2010 roku Głównego Inspektora Weterynarii dotyczące kontroli schronisk, wymiaru klatek. No, w pierwszym akapicie jest, że nie można się tymi sformułowaniami posługiwać w postępowaniu administracyjnym. Poezję może pisać każdy. Każdy resort może sobie uregulowania wewnętrzne tam szkolić urzędników, czy to dowolnie, tylko że to nie jest prawo powszechnie obowiązujące. No. Więc to jest tylko pozór. No przecież jak pan taki Hycel z Białogardu też powszechnie znany, pan Harłacz, jak on skompromitował inspekcję weterynaryjną. No, oni się zaparli, że go skasują. Rzeczywiście to była mordownia. Czy oni chcieli go tam skasować z powodu mordowni, czy z innych, nieważne. Inspekcja chciała użyć wszystkich środków, żeby... I doprowadzili go, że wydali ten numer, tak? Zakaz działalności i go skreślili. No to on poszedł następnego dnia i się zgłosił znowu. No i to oni go skreślili znowu. No to znowu. I wygrał sprawy w sądach z inspekcją. No bo przepisy są takie, że inspekcja tylko czeka, może tylko czekać, czy ktoś się zgłosi, czy nie. Może go rejestrować, musi go zarejestrować, jak on się zgłosił. A jak jest zarejestrowany, to w powszechnym mniemaniu działa legalnie. Tak. A kontrolować może tylko ściśle określone rzeczy. I to jeszcze uprzedzając. Może kontrolować na przykład, co mnie interesuje, rejestr prowadzony przez schronisko. No właśnie. Ale tylko, że może skontrolować, że on jest prowadzony. Ale jaka jest jego zawartość? Ale zawartości nie. Nie może kontrolować. Jeśli w rejestrze jest przy każdym psie
adoptował właściciel schroniska, to ma rozchód oficjalny tych psów i koniec. A nie mogę nie może poprosić, proszę pana, czy jest jakiś papier, że pan go adoptował? Nie, bo kontrolować może tylko to, co jest, te wymagania, tak jak są spisane i tak jak są sformułowane. Dobra, czyli... A w przypadkach, kiedy niezbyt licznych, ale były takie przypadki, że wchodził prokurator i badał już wtedy wszystko, bo było postępowanie o znęcanie się nad zwierzętami w tym schronisku. No to mamy w tej chwili w ogóle, tak. I wchodził do schroniska, już trzepał wszystko, mógł wszystko ustalać, no to wtedy się okazywało, że dokumentacja jest sfałszowana od początku do końca. Że te osoby tam, które niby pokwitowały odbiór psa, bo tam trzeba wpisać, kto odebrał psa, wszystko, nie chodzi tutaj o podstawę prawną, tam nie jest określony, jak notują, kto przyprowadził psa, a jeśli pies wyszedł żywy, to kto odebrał. Bo to jest potrzebne inspekcji w przypadku śledztwa epidemiologicznego, jasne. Oczywiście, tak. Więc to jest zrozumiałe, bo to jest niby ciągle ta, że to... Ochrona ludzi. Tak. Więc, prokuratura stwierdzała, że to są wszystko sfałszowane. No i ten właściciel schroniska się obronił przed tym. Powiedział, no tak, ale ktoś przychodzi, chce psa, gdzie mam obowiązek go legitymować? Żądać do dowodu osobistego. No ja jestem ofiarą oszustwa. Ci ludzie mnie masowo oszukiwali, że się nazywają inaczej i mieszkają gdzieś indziej, gdzie w ogóle takich ulic nie ma, ani takich nazwisk nie ma. Rozumiem. Sąd może powiedzieć, proszę pana, nie wierzę panu, ale prawo nie pozwala mi. Tak. No i tak na każdym kroku, to jeśli zetknąć ten przepis z realiami, a tym się właśnie zajmujemy głównie, to się odkrywa cała ta struktura, która w mediach, w telewizji czy na portalach wygląda zupełnie inaczej. No. Wygląda zupełnie inaczej. Nie, no w mediach inaczej. Wygląda na to, że po prostu system niby istnieje, że powinien działać. Jeśli teraz na przykład nowy pełnomocnik do spraw ochrony zwierząt na pierwszym spotkaniu, prześledziłem nagranie, co on tam mówi, on zwołuje zebranie, żeby poznać opinię, żeby się dopiero zapoznać, tak, żeby wyłonić tematy ekspertów i coś, bez żadnego uprzedzenia, na odwrót ze wszystkimi, ale już wie, że pierwszą sprawą, jaką się zajmie, to będzie obowiązkowe chipowanie, albo że z góry wie, że przyjmie politykę zmiany przy pomocy małych kroków. Tak. Jeszcze nie zna materii, przynajmniej formalnie, jeszcze nie skonsultował, ale to już wie, że będą tylko małe kroki. No ale małe kroki to znaczy po prostu łatanie tego, co jest, tak. a nie wysadzenie wszystkiego w powietrze i postępowania zgodnie z jakąś nową, spójną, logiczną koncepcją. Tak. No to więc po prostu dlatego myślę, że powtórzy to, co na wszystkich kolejnych kadencjach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, że to było pod pozorem, bo po raz pierwszy małe kroki to usłyszałem od posłanki Muchy, jak ona przejęła ten zespół, może nawet była pierwszą przewodniczącą, jeszcze zanim był Paweł Suski, no że tam, no nie, no my będziemy tutaj małe kroki. No te małe kroki to polega na tym, że się punktowo zmienia prawo, a potem jak... Też miałem takie wrażenie, że to się da. Punktowo się zmienia prawo w takich rzeczach, które są, prawda, ogólnie można je, prawda, przedstawić publiczności, wszyscy będą za, no tutaj trzeba zmienić, trzeba wzmóc nadzór na przykład powiatowego lekarza weterynarii. No i tak jak było w tym, w 2011 roku, no, znowelizowano ustawę, wszyscy byli zachwyceni, porobiono szereg drobnych zmian. Zadowoleni byli do tego stopnia, że cały marsz, nie wiem, czy przypominam sobie, szedł przez Warszawę ludzi pod Sejm, że wreszcie tutaj uchwaliliśmy i my ten. No, a potem się okazało, że ludzie wiedzę o tych
zmianach czerpali no z mediów przede wszystkim, no a jak ktoś był wnikliwy, to przeczytał uzasadnienie. Ale to okazało się, że to nie wystarczy, bo jeszcze trzeba odtworzyć przepis i na przepisach porównać. No i się okazało, że nie wzmożono nadzoru weterynarii, tylko go osłabiono. Wiesz, ponieważ zajmowałem się jednym ze schronisk bardzo wnikliwie, to właśnie no widziałem, że w 2009 roku powiatowy lekarz z Warszawy kontrolował i to, i nawet miał uwagi nie tyle do sposobu leczenia, ile co powinien lekarz zrobić, tak? A potem nagle, rozumiesz, w następnych kontrolach to mi zniknęło i przypuszczałem, że to jest kwestia lenistwa, a to się okazuje, to jest zmiana, osłabienie, że tak powiem. I jeszcze było tak, że te zmiany właśnie cząstkowe, takie małych kroków, no to proponowała, żeby bardziej ograniczyć hodowlę zwierząt, a przede wszystkim zlikwidować te pseudo-hodowle. One są źródłami bezdomności, niewątpliwie. No to jest tragedia, to jest źródło bezdomności. No w ustawie się okazało, że właśnie je zalegalizowano. No tak, bo wpisano, że tak. No później próbowano spytać się posła Suskiego i tych jego sztabowców tam, jak do tego doszło. No to nie chcieli mówić, a raz się przyciśnięty do muru na jakimś spotkaniu powiedział: no myśmy chcieli dobrze, my tak napisaliśmy, żeby to było tak, tylko naród tego przepisu nie zrozumiał, bo wiecie, Polak zawsze potrafi coś tam wykręcić. No, nie wiem, czy zawsze Polak potrafi, na pewno pan Suski nie potrafił. Więc no ale to na tej drodze to już naprawdę nawet nie ma co tych zmian śledzić, nie ma co, bo to jest działanie tego lobby, to jest doprowadzanie celowe do tego, żeby właśnie tych zwierząt było jak najwięcej, żeby kasy szło jak najwięcej na to z gmin. I to już są w tej chwili potężne organizacje, cały przemysł. Czy potężni przedsiębiorcy. Tak. Którzy mają środki na wszystko. Mają środki na lobbying. Na adwokatów. Rozumiem, że jak nie po prostu nasze państwo, nie wiem jak to nazwać, republika, czy ktoś, no ale, ktoś nie powie, słuchajcie, dosyć tego, tak? W polityce, politycy też się nauczyli, przejęli, że traktują sprawę zwierząt jako czysto emocjonalną, czysto po prostu PR-ową. Zawsze na koniec kadencji było to przepychane, no bo prawda, oni już wtedy myślą o kadencji nowej, nie tutaj przedstawić jako miłośnik zwierząt, no to jest tak jak celebryta i idzie do schroniska głaskać pieska, tak? I taki stosunek dalej urzędników najwyższego szczebla do tego jest. Ci, którzy by to mogli zmienić. Oni nie mają czasu, żeby poznać prawdę. Bo nie ma żadnego organu na szczeblu administracji centralnej, który by tworzył urzędową wiedzę o problemie. Już nie to, że ma coś czym rządzić, nie, tylko znał te statystyki, znał te fakty, policzył pieniądze, zbadał mechanizmy prawne, zbadał orzecznictwo i powiedział politykom, jak jest. Oni nie wiedzą, jak jest. Oni się dowiadują z mediów, z Facebooka. To, co się dowiadują z mediów i z Facebooka, no to jest zwykle jakaś albo propaganda, albo histeria, albo po prostu najszczersze emocje, ale które nie przekładają się w żaden sposób na przepisy prawa. No więc Tadeusz, jak tak mówisz, to w zasadzie te ręce opadają i no ale mam nadzieję, że ktoś się w końcu taki znajdzie, ktoś za to weźmie. No ja tylko pokazuję, jak to jest zapętlone. Tak. Że ty się pytasz, dlaczego rząd tej patologii nie zmieni. Nie dlatego, że rząd jest zły, głupi, czy ma złą wolę, tylko że nie ma urzędowej wiedzy o tym. Że istnieje taki problem, bo
nie przypisano go do żadnego działu administracji rządowej, nie ma w żadnym ministerstwie żadnego referenta najskromniejszego, który by właśnie tym się czy takim, zajmował. Takim urzędem no, byłaby, nie wiem, stworzenie kogoś, kto by był jakiś, nie wiem, rzecznik do spraw zmiany prawa, jeden powołany przy premierze, czy... A niech cię... No to... Niech się ręka boska tutaj powstrzyma od rzeczników. To kto powinien to zacząć? Powinien być jakiś referent, możliwie niskiego szczebla, który by miał biurko w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to jest sprawa porządku publicznego, a nie gospodarki śmieciami. Rzeczy znalezione, mienie i takie rzeczy to są sprawy ogólnoadministracyjne dotyczące całego kraju i to merytorycznie leży w kompetencjach działu administracja ogólna, tak jak właśnie biura rzeczy znalezionych. No tam jakieś biurko jednego referenta, który by te dane zgromadził, poczytał, jakby tylko do tego byłby oddelegowany. Jeśli by logicznie myślał, to by przedstawił wtedy ministrowi raport, że jest tak, a tak i powinno się to rozwiązać tak, a śmak. Ale nie ma takiego, no bo nie ma powodu, żeby się tym, jak nie ma urzędowej wiedzy, no to już to jest błędne koło, bo po prostu to już się nie stworzy takiego stanowiska, bo trzeba by wiedzieć, że nie mamy tej wiedzy, a my nie wiemy o tym, czego nie wiemy. No. Nie, no, nam się wydaje, że mamy wiedzę, bo tak. Mamy liczby psów w schroniskach, mamy inspekcję weterynaryjną, która rzekomo się zajmuje. Ale patrz, jak to jest pięknie napisane w ustawie o ochronie zwierząt. Jest to oczywiście ten pozór, że jest, no oczywiście, że tak. Artykuł 34a ustawy mówi, inspekcja weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa ochrony zwierząt. No i ludzie to kupują. Aha. Nawet jak ten, powiem ci jako ciekawostkę, jak ten przepis wprowadzono w 2002 roku, to na stronach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Zarządu Głównego pojawiło się wielkie ogłoszenie, że teraz wszystkie sprawy, które tam do tych inspektorów towarzystwa zgłaszali ludzie znęcani się nad nimi, to wszystko do powiatowego lekarza. Tak. Że on będzie tą policją, która będzie chodzić, łapać koty, prawda, wyciągać psy ze studni, karać przestępców, że to będzie robił... No i po chwili, tam po tygodniu, dwóch zdjęli to, bo im pewnie powiatowy wyjaśnił, że to się mylą, że oni mają swoje te i nie będą tutaj formacją policyjną, bo oni są od czego innego. Po prostu trzeba to sformułowanie, które jest ewidentnie mylące, bo stwarza taki pozór, że istnieje rządowy organ za to odpowiedzialny, trzeba je rozebrać na czynniki pierwsze. No co znaczy, że sprawuje nadzór? Nadzór w prawie administracyjnym to jest określony organ nadzorujący, normy kontroli podmiotu nadzorowanego plus do tego wszystkiego, jeśli podmiot nadzorowany uchybia tym normom, to organ nadzorujący ma środki, żeby do tego zmusić go, żeby te normy przestrzegać. Więc te elementy są potrzebne. Organ, norma, podmiot, środki. Inspekcja Weterynaryjna nie ma nic z tego. Nie, ma, tylko przeczytajmy to. Inspekcja Weterynaryjna jest podmiot. Normy, no, prawo ochrony zwierząt, czyli ustawa, tak? Tak. To, co zapisano w tej ustawie, jest za ogólne. Ma pilnować. A gdzie jest ten podmiot określony, nadzorowany? Podmiot nadzoru jest określony czasownikiem odrzeczownikowym przestrzeganie. Mhm. To znaczy nikt. To. Co to jest przestrzeganie? To nie jest w tym sformułowaniu użycie słowa nadzór jest nadużyciem, bo to nie jest nadzór w rozumieniu prawa administracyjnego.
Tak. To jest piz i woda. Zresztą analogiczny przepis jest oczywiście w prawie weterynaryjnym i oni tam swoje mają bardzo ścisłe normy nadzoru sensowne nad tym, czym się zajmują. Tak. A sprawa ochrony zwierząt, nigdy się tym nie zajmowali i to w ogóle nie pasuje do ich, prawda, ustaw, jasne, ich kompetencji, ich procedur, ich to jest wszystko pozór. Pozór. No i tak jest na każdym kroku. Zresztą to samo jest w artykule pierwszym. Ustęp 2, który mówi, że wszystkie organy, że zwierzętom jest, że zwierzęta wymagają opieki, ochrony i poszanowania ze strony człowieka. Człowiek, tak, ma to robić. Jakiś człowiek, każdy człowiek. No to takie, rozumiem, że to takie preambuła ideologiczna. Ale na tym się kończy. Bo dalej jest tylko, że organy państwa współpracują ze sobą przy, prawda, realizacji tych norm. To znaczy, każdy czeka na drugiego. Znaczy, to jest, kiedy to wziąć się temu przyjrzeć w konkretne, to jest po prostu... Zbiór poważnych życzeń, albo nic, nie jest nadal. Nic, to są tylko hasła. Hasła, tak. I bardzo fajne hasła i dobrze, że w pierwszym artykule one są wszystkie ładnie napisane, tylko że właśnie te pozostałe wszystkie to odsyłają do innych ustaw, do przepisów, których nie ma, albo do zupełnie innych procedur skonstruowanych w innym celu, więc to się wszystko nie skuteczne. Więc, no, ale kto byłby zainteresowany, żeby to analizować? No, tak jak powiedziałeś, znaczy musi znaleźć, tak jakby ja uważam, jaki no, prawnik, jaki prawnik by to analizował? Na pewno jest wielu zdolnych prawników, ale pokaż mi prawnika, który zna ten przedmiot, jak to działa w praktyce, jak odczytywać ten przepis. No, mam nadzieję, miejmy nadzieję, że się znajdzie. No. Rozmawiamy już godzinę i po prostu... Ja mogę długo. Tak, ja wiem, tak, ale właściwie wszystko, co najważniejsze, to powiedzieliśmy. Znaczy, że tkwimy w, no, w jakimś, prawda, matriksie, jeśli chodzi o tą, tę ustawę. I że żadne łatanie i małe kroki tutaj nie pomogą. Po prostu trzeba to wszystko zanalizować, przyjrzeć się i stworzyć prawo, które będzie miało wszystkie elementy egzekucji, przestrzegania, organy, jeszcze raz, nadzoru. Ważne, że tu nie chodzi, bo to ciągle jest taka właśnie to lobby, oni ciągle to tak, prawda, używają takiego pewnego szantażu, że im chodzi o ten, żeby podnieść poziom ochrony zwierząt, żeby zwierzęta miały lepiej, żeby uratować jeszcze więcej zwierząt albo zaoszczyć absurd z wielu powodów. I przy tej okazji niszczą fundamenty egzekwowalności jakiegokolwiek prawa. Tak. Bo w tej chwili takie konkretne sytuacje, prawda, jak to, co się dzieje w Radysach, co tam można by z tym zrobić, co nie można. I te wszystkie patologie, które ludzie obserwują, bo prasa i media to opisują od podstaw, to w ogóle nie ma żadnej procedury, z którą można by to coś zrobić. Nie ma mądrego, który powiedziałby, no proszę bardzo, tu jest taki przepis, taki jest tutaj, trzeba na policję, tam to i załatwimy sprawę. Nie ma, bo w oparcia w prawie to wszystko nie ma. Bo prawo było pisane tylko dla pozorów. Czyli ta analiza, tu zróbmy, to zróbmy, kończy się w przestrzeni gdzieś, tak? Nie ma. No cóż, słuchaj, bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat. Zarysowaliśmy problem. Polecam na przyszłość. Tak, bardzo dziękuję. Rozumiem, że to, co mówiłeś, wynika z tej jednak kilkunastoletniej działalności. No ja miałem taki luksus, że się mogłem zajmować tylko tym.
Tak, i że to po prostu... Bo majątku na tym nie zadobiłem niestety. Doskonale wiem, że zajmowałeś się tym tylko dlatego, żeby... Ale to jest... No to jest majątku nie zrobiłeś, ale to jest wciągające. To jest wciągające, no tak. Majątku nie zrobiłeś, można kopać bez końca. Zdaje się, że jeszcze masz kłopoty, że trafisz do więzienia, ale na jakiś czas, no to będzie jakby ci było mało. To będzie urlop. No. Wiesz, no. Także no, nic, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jak będziemy mieli jakieś jeszcze pytania czy pomysły na to, jak ten problem ugryźć, no to, to jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać czy współpracować. Dobrze? Dobra. Dobra, dziękuję bardzo.